będziemy mówić o kursie zaawansowanym o finansach w bibliotece, jak go sprawnie przeprowadzić. Jak mówiłam, dzisiejszą naszą prezenterką jest Krystyna Brząkalik i mówię dwie, Katarzyna Mrawska i Martyna Ropińska, będziemy prowadzić to spotkanie. Tak jak poprzednie 5 webinariów, to jest 6 webinarium, które odbywa się w ramach projektu, 4 edycji projektu o finansach w bibliotece, który to projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. O czym będziemy dzisiaj mówić? Przede wszystkim trochę więcej o specyfice kursu zaawansowanego i scenariuszu do tego kursu. To jest pewnego rodzaju powtórka, ponieważ mówiliśmy o tym dość szczegółowo na webinarium 8 stycznia, także w razie czego zachęcam do przejrzenia raz jeszcze prezentacji z tego webinarium, bądź też odsłuchania odpowiednich fragmentów. Jak wiecie, na stronie projektu www.ofinansachbibliotece.wordpress.com są w kategorii webinaria, są wszystkie nagrania i do nich materiały, także można przejrzeć zarówno prezentację, jak i odsłuchać odpowiednie fragmenty nagrania. A tutaj krótko sobie powtórzymy, na czym polega specyfika tego kursu. Jak może pamiętacie jeszcze ze szkoleń, pierwszy raz otwarliśmy taką możliwość dla wielu bibliotek, żeby realizowały kurs zaawansowany. W zeszłym roku drogę nam przetarło 11 bibliotek, które uczestniczyły w pilotażu, realizując po raz pierwszy tego rodzaju zajęcia. Więc także tak na dużą skalę zaczynamy w tym roku. A następnie Krysia Brząkalik omówi kolejno wszystkie 5 scenariuszy. Dawam takie wskazówki już typowo trenerskie, w jaki sposób podejść do prowadzenia tych zajęć. Pokażę przykładowe zadania i krótko skomentuję, w jaki sposób należy podchodzić do tego obszernego materiału. I na końcu, jak mówiłam, zostawimy sobie czas na pytania i odpowiedzi. Pytania piszcie na czacie przez cały czas. Będziemy je tutaj, Martyna będzie je zbierać i następnie będziemy na nie odpowiadać na końcu. I również, jeżeli macie pytania nie tylko na temat dzisiejszego tematu, ale jakieś dotyczące organizacji samego projektu kursu zaawansowanego, to oczywiście też bardzo prosimy je zadawać. Widzę, że przybywa nas tutaj na webinarium. W takim razie przekazuję głos Tobie, Rysiu. Dzień dobry, serdecznie witam bibliotekarki i bibliotekarzy na naszym webinarium. Chciałabym porozmawiać z Wami o tym, jak prowadzić spotkania na poziomie zaawansowanym. Krótkich kilka słów na temat kursu zaawansowanego, o tym już wielokrotnie mówiliśmy. Mówiliście o tym z całą pewnością w trakcie szkoleń. Wiemy, że nasi uczestnicy to są osoby, które już jakąś wiedzę finansową posiadają. Posiadają też umiejętności, radzą sobie na przykład z obsługą komputera. Są to nie tylko absolwenci kursu podstawowego, ale też osoby, które zgłoszą się, a wcześniej w tym naszym kursie podstawowym nie uczestniczyły. Mamy oczywiście znowu 5 trzygodzinnych spotkań, spotkania organizacyjne, o tym doskonale wiecie. Przejdziemy do kwestii różnic między kursem zaawansowanym a podstawowym. Przede wszystkim nie ma kursu e-learningowego, co sprawi, że przygotowując się do spotkań będziecie mieć trochę więcej pracy z otwarciem stron internetowych, ponieważ będziemy korzystać z zasobów zewnętrznych, będziemy korzystać też z różnych narzędzi, które w internecie się znajdują. Musimy bardzo elastycznie traktować scenariusz, dlatego że rozpoznanie potrzeb i możliwości grupy, umiejętności, zainteresowań to są dla Was właściwie takie podstawowe zadania w momencie, kiedy będziecie przystępować do przemyślenia, do organizacji spotkań.
W scenariuszach mamy ćwiczenia obowiązkowe, ale mamy też ćwiczenia fakultatywne, które można wykorzystać, natomiast nie jest to obowiązkowe. Mało tego, w tym roku wprowadziliśmy pewną nowość w odniesieniu do tego, co działo się w trakcie pilotażu. Proponujemy uczestnikom tak zwane zadania domowe. One i w scenariuszu się znajdują, jak również w tych materiałach, które będziecie rozdawać seniorom po to, aby korzystali z ćwiczeń nie tylko w trakcie zajęć, ale też i w domu. Po każdym module uczestnicy, tak jak było to na poziomie podstawowym, wypełniają test, rozwiązują test wiedzy i potem po piątym module, tak jak w kursie podstawowym, muszą wypełnić ankietę ewaluacyjną. W scenariuszach zaplanowaliśmy, tak jak na poziomie podstawowym, różnorodne ćwiczenia. Są to ćwiczenia dla całej grupy, ćwiczenia dla zespołów, które wykonujemy bez komputera. To są różne dyskusje, ćwiczenia, rozważania na przykład za i przeciw domowym finansom, ale są to też zadania do wykonania z komputerem. I ćwiczenia nasi uczestnicy mogą wykonywać indywidualnie czy w parach, ale mogą też wykonywać je w małych zespołach. Czyli ta różnorodność ćwiczeń służy aktywizacji naszych uczestników. To nie będzie tak, że w trakcie spotkania prowadzicie wykład. Nie jesteście wykładowcami, jesteście ekspertami, osobami, które pokazują osobom starszym, w jaki sposób poruszać się po różnych ciekawych stronach internetowych i w jaki sposób szukać tam inspiracji do podejmowania własnych, indywidualnych decyzji. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, tak jak wiecie od dawna, przygotowanie takiego spotkania jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ najpierw musicie się zorientować, próbować się zorientować, w jaki sposób uczestnicy są już przygotowani do udziału w kursie na tym poziomie. Musicie dokładnie przeanalizować scenariusz, tak aby sprawdzić, które elementy mogą być, są ciekawe dla moich uczestników, a które możemy potraktować trochę bardziej pobieżnie, które możemy pominąć. Przygotowanie merytoryczne jest konieczne, natomiast nie nastawiajcie się na to, że będziecie wykładowcami w trakcie tego kursu. Możecie oczywiście w trakcie spotkania wyświetlać rzutnikiem różne ciekawe strony internetowe, ale wiedza przekazywana w tych scenariuszach, w trakcie tych spotkań jest trochę bardziej skomplikowana, więc musimy tak pracować, aby to odium wykładowcy z siebie zdjąć. Czyli na przykład wyświetlić fragment teoretyczny, który znajduje się w scenariuszu, na przykład dotyczący praw konsumenta. Wyświetlić stronę internetową, pokazać uczestnikom, w jaki sposób korzystać z narzędzia. Wy macie to spotkanie po prostu prowadzić, macie kierować procesem uczenia się waszych uczestników. Musimy więc wcześniej przygotować sobie wykaz stron internetowych, wykaz zadań. Temu też służą scenariusze, które udostępnione wam zostały również w formie elektronicznej, abyście nie musieli samodzielnie, jakby krok po kroku, szukać poszczególnych stron internetowych. Macie tam zestaw linków. Ja myślę, że tego typu materiał również dla was przygotujemy, bo powstawał on na przykład w trakcie naszego szkolenia w Krakowie. Oczywiście przygotowanie sprzętu, aranżacja sali, jak zwykle, to jest coś bardzo istotnego i warto też otworzyć poszczególne strony internetowe przed spotkaniem, aby potem już nie było problemu z szukaniem, z wyszukiwaniem tych bardziej skomplikowanych elementów. Tak. Tematyka poszczególnych modułów jest taka jak tematyka modułów na poziomie podstawowym, z jednym wyjątkiem. Budżet domowy, lokaty i kredyty, które były w jednym module trzecim na poziomie podstawowym, w tej chwili zostały rozdzielone i spotkanie drugie poświęcone będzie lokatom, spotkanie trzecie kredytom. Nie ma już tutaj zagadnień związanych z obsługą bankowości, ponieważ te elementy, te zagadnienia, te problemy są omówione, były omówione na poziomie podstawowym. Spotkanie czwarte ubezpieczenie i piąte bankowość centralna.
Waszym zadaniem jest takie prowadzenie tych spotkań, procesu edukacyjnego, aby uczestnicy mieli okazję pogłębić własną wiedzę i kształcić umiejętności, w tym również umiejętności cyfrowe. No i tak jak wiecie już, scenariusz nie pokazuje, jak obsługiwać kurs e-learningowy, ponieważ tego kursu po prostu nie ma. Teraz chciałabym po kolei omówić poszczególne scenariusze. Natomiast zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie dokładnie wgłębić się we wszystkie scenariusze w trakcie jednego krótkiego webinarium. W związku z tym ja tylko poruszę poszczególne kwestie, natomiast tak jak ustalałyśmy z Katarzyną Morawską, udostępnimy Wam prezentację, w której pewne najistotniejsze informacje o tym, jak pracować, jak się przygotowywać do prowadzenia poszczególnych spotkań, będą udostępnione. Czyli omówię króciutko treść, najważniejsze strony internetowe, z których będziecie korzystać, najważniejsze zasoby i zwrócę uwagę na przykładowe zadania. Te, które są prostsze do prowadzenia, te, które są trudniejsze, te, które możecie zrealizować w trakcie zadań i wspomnę też o tych, które są czasem na takim wyższym poziomie merytorycznym i które możecie prowadzić w zależności od zainteresowań i potrzeb waszych uczestników. Scenariusz numer jeden nazywa się tak jak scenariusz numer jeden na poziomie podstawowym. Jak gospodarować budżetem domowym, ale służy temu, aby rozszerzać i uzupełniać wiadomości o budżecie domowym, ale przede wszystkim o prawach konsumenta. Ponieważ ponad rok temu zmieniły się przepisy prawa konsumenckiego, będziemy w trakcie spotkania przede wszystkim zwracali uwagę na to, jak racjonalnie dokonywać zakupów w sieci. Wiemy, że te kwestie bardzo seniorów interesowały i w jaki sposób dokonywać zakupów poza lokalem przedsiębiorstwa. Ta formuła poza lokalem przedsiębiorstwa dotyczy tak zwanych prezentacji, tych wszystkich, nie wiem, wycieczek połączonych z zakupem towaru, takiego marketingu bardzo intensywnego i spotkań, w trakcie których seniorzy bardzo często są wręcz zmuszani, manipulowani, zmuszani do tego, aby podpisywać umowy. Więc na te dwa zagadnienia będziemy zwracali szczególną uwagę w trakcie naszych zajęć. Będziemy korzystali ze stron Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i z bardzo ciekawej strony, na którą już teraz zwracam uwagę, strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów e-zakupy. Jest jeszcze strona dodatkowa prawa konsumenta, ale ostatnio się zmieniała, więc przed zajęciami musicie sprawdzić, jak ona funkcjonuje, jakie są tutaj zagadnienia. I to, co jest bardzo ważne dla nas w trakcie pierwszego spotkania, to jest pokazanie na stronie Federacji Konsumentów wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Niech osoby starsze, niech nasi uczestnicy zdają sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli popełnili błąd i zawarli umowę, z której nie są zadowoleni w trakcie na przykład takiego spotkania czy prezentacji, to mogą od tej umowy odstąpić. Czyli właściwie nasze zajęcia będą zmierzać do tego, aby senior, aby nasz uczestnik przypomniał sobie, nauczył się, czy poznał podstawowe prawa konsumenckie, żeby dowiedział się, jakie ma prawa kupując w sieci i żeby dowiedział się, jakie ma prawa kupując poza lokalem przedsiębiorstwa, szczególnie w sytuacji, kiedy czuje się zmanipulowany jakąś natrętną reklamą czy natrętną prezentacją. On musi wiedzieć, że od takiej umowy, zresztą tak jak od każdej umowy sprzedaży, można w zgodzie z przepisami odstąpić. Tak jak powiedziałam wcześniej, nawiązujemy do tematyki pierwszego modułu kursu i pierwszy fragment tego naszego spotkania, pierwsza część naszego spotkania, tak jak zresztą pierwsza część wszystkich spotkań, które będziemy prowadzić, to jest powtórzenie wiadomości, zebranie, zestawienie tych wiadomości o budżecie domowym, o zakupach, o prawach konsumenta, które już posiadamy.
I tu proponujemy porozmawiać z seniorami. Można na przykład wypisać zasady racjonalnego gospodarowania budżetem, racjonalnego kupowania, czy to w sieci, czy po prostu kupowania w sklepach, tak aby ludzie po prostu porozmawiali z sobą, zastanowili się nad tym, czy warto jakieś tutaj zasady sobie wspólnie ustalić. Proponujemy też rozmowę o tym, czy nasi uczestnicy korzystali już z porównywarek cen, z serwisów zakupowych. Być może będą mieli jakieś ciekawe doświadczenia, jakieś ciekawe informacje. To jest też taki element, który pozwala nam porozmawiać o tym, co się wydarzyło, od na przykład w jaki sposób wykorzystali nasi seniorzy wiadomości z kursu podstawowego, albo w jaki sposób w ogóle korzystają z sieci, czy kupowanie przez internet jest dla nich przyjazne, czy mają jakieś ciekawe doświadczenia związane z przeglądaniem serwisów zakupowych. No i ostatnie ćwiczenie, które proponujemy, plusy i minusy zakupów w sieci. Oczywiście możecie wybrać jedno z tych ćwiczeń powtórzeniowych, nie musicie realizować wszystkich. To jest zresztą rada, która dotyczy wszystkich po kolei, wszystkich kolejnych scenariuszy. Wybieracie ćwiczenia, a już na pewno macie pełne prawo do wyboru ćwiczeń powtórzeniowych. Kolejne zagadnienia, które są bardzo istotne, to zagadnienia związane z powtórzeniem informacji o budżecie domowym. I w materiale dla seniorów, i w waszym scenariuszu jest takie zadanie przykładowe, ćwiczenie, w którym uczestnicy wpisują, czy dane twierdzenie jest prawdziwe, czy dane ćwiczenie jest, czy dane zagadnienie jest fałszywe. I to od tego też możecie zacząć wasze spotkanie. Wykorzystujecie materiał, który został zamieszczony w tym komplecie ćwiczeń dla seniorów. Nie musicie nikogo kopiować, nie musicie kserować. To od was zależy, które ćwiczenie wybierzecie. I teraz to, co jest dla nas najistotniejsze, clue naszego szkolenia, clue naszego spotkania, to rozmowa o prawach konsumenta w sieci. I tak jak powiedziałam wcześniej, i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim scenariuszu jest taki materiał dla prowadzącego. On się znajduje w drugiej części scenariusza, tam gdzie już zakończy się przebieg zajęć i podane są ćwiczenia. Jest czasem bardzo obszerny materiał dla prowadzącego. To nie jest po to, żebyście się uczyli tego materiału na pamięć. Ja proponuję tutaj wykorzystać ten tekst, rzucić go przez rzutnik i porozmawiać, odczytać wspólnie z seniorami, omówić poszczególne kwestie, tak abyście nie musieli tego materiału, który czasem jest bardzo skomplikowany, uczyć się na pamięć. Tak jak powiedziałam, tego typu materiał dla prowadzącego jest i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim scenariuszu. Bardzo proszę go wykorzystywać. Możecie rozdzielić tutaj ten materiał i najpierw przekazać pierwszą część informacji o prawach konsumenta, potem przejść do bardzo fajnej strony, o której mówiłam, strony e-zakupy. I to też od was zależy, w jaki sposób sobie to spotkanie zorganizujecie. Czy zaproponujecie seniorom, aby w parach, w małych grupach, czy też indywidualnie weszli na stronę e-zakupy i przejrzeli jej zasoby, czy też będziecie to robić wspólnie poprzez rzutnik na jednym ekranie, tak aby wszyscy mogli równocześnie korzystać z zasobów danej strony. Natomiast ja proponowałabym, żeby tutaj właśnie odbyła się praca indywidualna albo praca w małych grupach. Możecie poprosić, aby uczestnicy zapoznali się z zasobami strony, zobaczyli, które informacje są dla nich najciekawsze, żeby potem ewentualnie w rozmowie podsumowującej wskazali całej grupie, całemu zespołowi to, co najbardziej ich interesowało. Tak jak mówiłam wcześniej, jest też jeszcze dodatkowa strona pod tytułem strona dotycząca praw konsumenta. Tu już, tak jak powiedziałam, strona się zmieniła. Już jest to troszeczkę inaczej w internecie na stronie Urzędu Ochrony Konsumenta i
konkurencji zamieszczone. I tu zamieściłam taką jakby kroki poszczególne, które musicie zrobić, żeby odnaleźć te informacje dotyczące praw konsumenta. Potem kolejny element naszego spotkania, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli prawa konsumenta w trakcie prezentacji, degustacji, wtedy kiedy nie jesteśmy w sklepie, jesteśmy w jakimś wynajętym lokalu, wynajętej sali i tak jak mówię, bardzo często podlegamy manipulacji. I tu znowu możecie wykorzystać materiał dla prowadzącego, który znajduje się na końcu scenariusza w odrębnej części, znowu przez rzutnik. Pokazać ten tekst, omówić go, wspólnie się nad nim zastanowić. Natomiast zagadnienie, które jest bardzo ważne, o którym wcześniej wspominałam, to szukanie, zastanawianie się nad tym, jak wypełnić formularz dotyczący odstąpienia od umowy. Tu proponujemy też pracę w małych grupach. Dyskusje. Na pewno seniorzy muszą wiedzieć, gdzie tego typu formularz się znajduje. Do zaproponowania mamy jeszcze pracę w małych grupach i tak zwana analiza przypadków, czyli pewnych case'ów związanych z prawami konsumenta. Możecie też podzielić sobie grupę na małe zespoły, każdej z tych grup dać do rozwiązania jeden z ciekawych przypadków. O tym jeszcze za chwileczkę wspomnę. Co jeszcze mamy? Jakie zasoby jeszcze mamy w naszym scenariuszu? Możecie odtworzyć wypowiedź pani przedstawicielki Urzędu Ochrony Konsumentów na temat zasad bezpiecznego kupowania w internecie. To też jest taki fragment bardzo interesujący, który niejako zwalnia was od dokonywania, nie wiem, od wykładu. Po prostu odtwarzamy wypowiedź. Ona znajduje się tutaj na stronie zakupy i staramy się wspólnie skomentować to, czego się dowiedzieliśmy na temat zasad bezpiecznego kupowania w internecie. Takie ćwiczenie, o którym przed chwileczką mówiłam, to wyszukiwanie wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość i znowu dyskusja, rozmowa na ten temat, tak aby wszyscy nasi uczestnicy byli świadomi tego, jakie prawa jako konsumenci posiadają, że od umowy można odstąpić. O właśnie, to jest ta strona, w której znajduje się wzór oświadczenia, natomiast znajdziecie tu jeszcze mnóstwo różnych ciekawych, interesujących informacji na temat zakupów w internecie czy sprzedaży wysyłkowej. Zresztą widzicie, że zagadnienia są różnorodne, związane z prawami konsumenta, więc można też pogłębiać jakby wiedzę uczestników na temat praw osób kupujących w sieci. Tu propozycja ćwiczenia, które możecie wykonać, jest co najmniej 10 przykładów takich case'ów, możecie część z nich wykorzystać, ale też na przykład możecie z uczestnikami omówić tylko 3 albo 4. Dajemy małym zespołom, każdemu z nich jedno z zadań i prosimy ich, aby przeanalizowali problem i zaproponowali rozwiązanie na podstawie informacji znajdujących się na stronie zakupy. Czyli uczestnicy znowu zmuszeni są niejako do aktywności. Muszą w zakładce pytania i odpowiedzi, czy w innych zakładkach na stronie zakupy poszukać rozwiązania tego specyficznego przykładu, który niejako do rozwiązania otrzymali. Przykładów, tak jak powiedziałam, tych case'ów jest 10. Tu tak wygląda strona e-zakupy i tutaj znajdują się odpowiedzi, różne informacje dotyczące tego. Widzicie, tak to się rozwija, dotyczące różnych sytuacji związanych z kupnem i z prawami konsumenta. Dobrze, co jeszcze możemy zrobić w trakcie zajęć? W czasie podsumowania koniecznie wyszukajcie
dajcie takie polecenie waszym uczestnikom, aby wyszukali adresy instytucji, które chronią prawa konsumenta. To jest bardzo ważne. Na stronie e-zakupy znajduje się też zakładka Uzyskaj pomoc i tu wpisując nazwy miasta, województwa, możecie odnaleźć informacje związane z instytucjami, które chronią praw konsumenta na waszym terenie, w waszym powiecie, w waszym województwie. Także tu bardzo, bardzo polecam też wykonanie tego ćwiczenia. Na końcu to jest wiedza, o którym mówiliśmy i myślę, że to pierwsze spotkanie będzie interesujące dla uczestników. Tak jak powiedziałam wcześniej, musicie na początku przemyśleć sobie przebieg spotkania, sprawdzić zasoby tych stron internetowych, o których mówiłam, sprawdzić, które ćwiczenia będą w waszym zdaniem ciekawe dla uczestników, które ćwiczenia możecie pominąć. Rozplanujcie to sobie w czasie, zastanówcie się, jak zorganizować spotkanie tak, by uczestnicy wykonywali jakby jak najwięcej czynności związanych z posługiwaniem się zasobami internetowymi i wyszukiwarkami. Myślę, że tutaj ta swoboda, wolność w kształtowaniu przebiegu spotkania będzie dla was taką szansą na to, aby zająć się tym, co jest najciekawsze dla waszych uczestników i dla was samych. W podobny sposób omówię kolejne scenariusze, zwracając uwagę na to, jaka jest ich tematyka, treść i co warto zrealizować z uczestnikami. Tak jak powiedziałam wcześniej, drugi moduł, drugie spotkanie poświęcone jest już produktom bankowym, tym razem produktom bankowym dla osób oszczędzających. I zwracano nam kiedyś uwagę, że moduł trzeci kursu podstawowego jest zbyt obszerny, więc tutaj te zagadnienia są rozbite. Mamy tu dwa ciekawe zagadnienia, mianowicie sprawy związane z lokatami, kwestie związane z lokatami i kwestie związane z funduszami inwestycyjnymi, czyli takimi zewnętrznymi produktami dla osób, które oszczędzają, inwestują swoje pieniądze, ale też są pogodzone z możliwością poniesienia strat. Ponieważ bardzo wiele banków oferuje osobom, swoim klientom lokaty z funduszem inwestycyjnym, więc chciałam, aby w trakcie tego drugiego spotkania uczestnicy dowiedzieli się, co to w ogóle jest i byli świadomi tego, że można część swoich oszczędności, część swoich pieniędzy po prostu stracić, ale też można wiele więcej zarobić. Na początku, tak jak w trakcie poprzedniego spotkania, rozmowa na temat produktów dla oszczędzających, druga propozycja korzyści z oszczędzania w bankach, te ćwiczenia wstępne, tematy do dyskusji i sposób ich prowadzenia dokładnie opisane są w scenariuszach. Myślę, że w scenariuszu myślę, że to nie będzie wam żadnych trudności sprawiało. W trakcie drugiego spotkania wykorzystujemy prezentację, gotowe już prezentacje na portalu Zrozum Finanse. I macie tutaj trzy prezentacje, o czym warto pamiętać wybierając lokatę. Jest to naprawdę bardzo ciekawa, bardzo, bardzo taka interesująca również graficznie prezentacja z tekstem lektora, którą wystarczy odtworzyć, na zakończenie króciutko podsumować informacje, które pojawiły się w trakcie prezentacji. Proponuję też wykorzystanie drugiej prezentacji na temat lokaty, czy to mi się opłaca. I trzecia prezentacja już o funduszach inwestycyjnych, również na tym samym portalu Zrozum Finanse. Chciałabym, żebyście wspólnie obejrzeli z uczestnikami prezentację, żebyście wykorzystali też prezentację dodatkową. Tu znów ten trudny materiał teoretyczny jest przedstawiony w bardzo taki interesujący sposób. Tak wygląda strona. Tutaj można odtworzyć prezentację dotyczącą lokaty.
Tutaj druga prezentacja o lokatach, tu prezentacja o funduszach, plusy i minusy. Kiedy nasi uczestnicy będą już świadomi tego, jak należy lokatę wybierać, możecie wykorzystać na stronie www.bankier ranking lokat. Wtedy oni się przekonają, jak to jest na rynku, które lokaty są uważane obecnie za najbardziej atrakcyjne, które są najwyżej ocenione. Tak mniej więcej tu wygląda ciekawa porównywarka lokat na stronie bankier.pl, różne poradniki. Można też dłużej na tej stronie sobie pobyć, pobuszować. Zobaczcie, porównywarka lokat, porównywarka kont oszczędnościowych. Być może niektóre z zagadnień przedstawionych, z problemów przedstawionych na tej stronie bankier.pl również zainteresuje naszych uczestników. Tak, teraz zagadnienia związane z funduszami inwestycyjnymi. Tak jak powiedziałam, służy omówieniu tych kwestii właśnie prezentacja, ale możecie też zaproponować ćwiczenia dodatkowe. Zapoznać się z taką trudną porównywarką funduszy inwestycyjnych. Jeżeli to seniorów zainteresuje, bardzo proszę potraktować to jako zadanie, które też służy rozwijaniu umiejętności cyfrowych. Możecie skorzystać z przykładowego kalkulatora funduszy na stronie Money.pl. Tak to wygląda, bardzo skomplikowany jest ta porównywarka, ale tutaj widać, które fundusze przynoszą straty, które fundusze przynoszą zyski. I informacje dodatkowe. Dwa artykuły gotowe już na stronach internetowych na temat lokat z funduszem, bo to, co mówiłam wcześniej, dotyczyło niejako tych produktów odrębnie. Lokaty odrębnie, fundusze inwestycyjne odrębnie. Natomiast są takie produkty, które łączą cechy obydwu z nich. Lokata jest połączona z funduszem, czyli część pieniędzy jest traktowana, część pieniędzy jest włożona w lokacie, natomiast część jest inwestowana w fundusz i tę drugą część niejako możemy może nie tyle stracić, co inwestowanie tej drugiej części naszych pieniędzy niesie ze sobą pewne ryzyko. Ważne jest, aby nasi uczestnicy, osoby starsze, zdawały sobie sprawę z tego, że ten produkt jest produktem trochę ryzykownym, żeby przed podpisaniem umowy w banku byli świadomi tego, że część ich środków może zostać w jakiś sposób, no podlega po prostu ryzyku. Jak już zapoznamy się z artykułami, możemy popracować sobie na zakończenie w grupach, porozmawiać o tym, jakie są wady i zalety różnych form oszczędzania. I tak jak powiedziałam wcześniej, również w scenariuszu drugim jest taka część, która pozwala Wam zebrać informacje dotyczące tych właśnie produktów w jedną całość. Też możecie ją wykorzystać, wyświetlając na przykład poprzez rzutnik. Scenariusz numer 3 dotyczy kredytów. Informacje, które już w trakcie kursu podstawowego nasi uczestnicy zebrali, dotyczą również kredytów w karcie, zasad bezpiecznego pożyczania czy konsekwencji nadmiernego zadłużania się. I znów kilka ciekawych stron. Strona Zanim podpiszesz, znana Wam już z kursu podstawowego, w tej chwili zupełnie całkowicie zmieniła swój wygląd. I trochę inne są tutaj zasoby. Proponuję, żebyście przejrzeli sobie przed zajęciami tę stronę i zobaczyli, jak ona w tej chwili się prezentuje. Macie do wykorzystania filmik na temat kart kredytowych, czyli znowu zasób, który można, filmik, który można odtworzyć w trakcie zadań, też zwalnia Was z prowadzenia jakiegokolwiek wykładu. Jest serwis na temat kart kredytowych. Jeżeli będzie to szczególnie interesowało seniorów, możemy wspólnie z nimi albo oni w małych zespołach mogą zapoznać się z zasadami tego serwisu i zagadnienia, których ważność wskazywano nam i w trakcie różnych naszych szkoleń z bibliotekarzami i różnych spotkań z seniorami. Mianowicie jak
przebiega, jakie prawa ma osoba, która zaciągnęła kredyt czy pożyczkę i nie spłaca go regularnie. Tu zasoby strony dotyczące windykacji, myślę, że mogą też zainteresować Waszych uczestników. Struktura scenariusza taka sama: na początku przypomnienie podstawowych informacji, jest krzyżówka. Krzyżówka znajduje się też w materiałach, które dostaną seniorzy, więc tam właśnie mogą, tak właśnie mogą tutaj wykorzystać ten materiał seniorzy w trakcie spotkania. I propozycja rozmowy o wadach i zaletach zaciągania pożyczek czy kredytów. My wiemy, że seniorzy są bardzo krytycznie do tego nastawieni, ale część z nich kredyty czy pożyczki zaciąga, czasami dla własnych dzieci czy wnuków. I rozwinięcie, część taka zasadnicza naszego spotkania, to analiza zasobów strony kampanii, zanim podpiszesz. Tak jak powiedziałam wcześniej, ta strona została zmodyfikowana, więc warto zajrzeć, zobaczyć, sprawdzić przed spotkaniem, co się zmieniło, jak ta strona w tej chwili wygląda. Dwie strony internetowe dotyczące kart kredytowych, to tak jak powiedziałam, też jeżeli będą nasi uczestnicy zainteresowani szczególnie kartami, możemy im zostawić czas, aby sprawdzili, jakie są zasoby serwisu Karty Bez Tajemnic. Co można zrobić na podstawie strony kampanii, zanim podpiszesz? Różne ćwiczenia przy komputerach tutaj proponujemy. Zadanie drugie, trzecie czy czwarte to są zadania, które uczestnicy samodzielnie lub w małych zespołach wykonują przy komputerach. Też możecie wybrać tu jedno zadanie albo dwa zadania, w zależności od tego, co dla uczestników będzie bardzo interesujące. Jest tu zadanie czwarte, gdzie też mamy pewne przykłady, takie case'y do rozwiązania, tak jak było to w scenariuszu pierwszym, w trakcie spotkania pierwszego. Możemy podzielić, jakby dla każdego zespołu dać jeden case i niech nasi uczestnicy po prostu te przykłady rozwiązują. Filmik o kartach kredytowych do wyświetlenia, tak jak mówiłam, i zadanie dodatkowe na temat zasobów serwisu dotyczący kart płatniczych. Jeszcze zwracam uwagę na nieaktualny już link, troszeczkę inaczej on w tej chwili wygląda. To jest strona pokazująca ten filmik o kartach kredytowych i serwis Karty Bez Tajemnic, też polecam. Bardzo różne informacje dotyczące na przykład zasad korzystania z kart, bezpieczeństwa. Tu możecie pokrążyć z uczestnikami po tej stronie i być może będziecie tutaj na bardzo ciekawe, jakieś interesujące informacje natraficie. I to, co może zainteresować naszych seniorów, co robić, kiedy przestajemy spłacać pożyczkę. Macie tu do wykorzystania gotową broszurę na temat upadłości konsumenckiej. I na końcu, tak jak na każdym spotkaniu, test online. Tak, scenariusz czwarty, przypomnienie wiadomości o ubezpieczeniach, szczególnie o ubezpieczeniach kredytów i o tym, co jest być może bardzo interesujące dla naszych seniorów, o rencie dożywotniej lub odwróconej hipotece. Już zagadnienia związane z odwróconą hipoteką zostały uregulowane ustawowo i w naszym scenariuszu mamy już takie nowe informacje dotyczące tych zmian w przepisach. Na co proponujemy zwrócić uwagę? Na nową stronę rzecznika finansowego. Mieliśmy jeszcze w roku ubiegłym rzecznika ubezpieczonych. W tej chwili wszystkie czynności związane z ochroną, egzekwowaniem praw klientów instytucji finansowych rozwiązuje rzecznik finansowy. Też proszę zwrócić uwagę na te zagadnienia. Druga kwestia to renta za mieszkanie, kiedyś niezwykle reklamowana w telewizji,
musimy uświadomić seniorom, uświadomić naszym uczestnikom, jakie negatywne konsekwencje niesie ze sobą. Przepraszam, zawarcie umowy z firmą prywatną, która taką usługę oferuje. I mamy tu artykuł o dożywotniej rencie lub odwróconej hipotece. I znów, tak jak w każdym scenariuszu, na wstępie tu mamy do wyboru scenkę kabaretową, rozmowę na temat tego, jak powinien postępować klient firmy ubezpieczeniowej i ćwiczenie powtórzeniowe w grupach związane z ubezpieczeniami. Tutaj jest przykład takiego ćwiczenia. Dzielimy uczestników. To jest ćwiczenie dotyczące podstawowych pojęć o ubezpieczeniach i problemy, które poruszymy w trakcie spotkania. Ubezpieczenia kredytów, jak nie ulegać reklamom produktów ubezpieczeniowych i renta dożywotnia, a odwrócona hipoteka. Tak jak mówiłam wcześniej, strona rzecznika finansowego i tu taka część ABC ubezpieczeń, być może nie tylko ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia kredytów będą interesowały waszych uczestników, natomiast możecie tutaj różne inne treści wybrać i wspólnie z uczestnikami się zapoznać z tymi kwestiami. Krysiu, może tak, ponieważ tutaj już długo mówisz i damy ci troszeczkę wytchnąć, bo gardło nie wytrzyma i zrobimy króciutką przerwę w tym momencie i chciałam zapytać w tej chwili uczestników, czy macie już na tym etapie jakieś pytania, które wam się nasunęły w trakcie prezentacji? Czy ktoś może już rozpoczął kurs i może nam coś opowiedzieć na przykład o oczekiwaniach waszych uczestników? To piszcie na czacie, jeżeli ktoś mógłby się z nami czymś podzielić. Tak, piszcie na czacie, ja będę kontynuować. To już naprawdę nie zajmie nam czasu, dlatego że właściwie to, co jest najistotniejsze, wiecie, wszystkie ćwiczenia, zadania opisane są w scenariuszu. Ja tutaj wskazałam tylko na realizację najważniejszych z nich. Macie zawsze możliwość wyboru, dopasowania do potrzeb i możliwości waszych uczestników tego przebiegu spotkania. Starajcie się, aby oni jak najczęściej w trakcie waszych zajęć, w trakcie spotkań mieli okazję do pracy samodzielnej przy komputerze, pracy w małej grupie czy pracy w zespole. Tak, tutaj, tak jak powiedziałam, omówione są przykładowe ćwiczenia. Już mówiłam o tym, o tej reklamie, o tym, jak bronić się przed reklamami. Mamy też w zasobach naszych wypowiedź osoby, przedstawicielki Urzędu Ochrony Konsumentów, która mówi o tym, jak to reklamy ubezpieczeń na życie dla seniorów wprowadzają w błąd. Jest tutaj ćwiczenie dotyczące renty dożywotniej, odwróconej hipoteki. Też proponuję zwrócić na nie uwagę. I to przykłady tych artykułów, o których mówiłam, artykuł dotyczący odwróconej hipoteki. Czy to jest dobra opcja dla emeryta? Tak, macie tu wszystkie linki, które są potrzebne do realizacji spotkań. Znowu raport Urzędu Ochrony Konsumentów, renta za mieszkanie. No i na zakończenie, w podsumowanie naszego spotkania, to dyskusja o odwróconej hipotece i rencie dożywotniej. Rozmowa o tym, które informacje o ubezpieczeniach były najciekawsze, najbardziej przydatne. No i na zakończenie ten online. Teraz scenariusz ostatniego spotkania, który jest tak naprawdę bardzo, bardzo trudnym scenariuszem. Proponuję, abyście skorzystali z dwóch głównych zasobów. Filmu edukacyjnego Śladami Złotego i z zasobami strony Bezpieczne Pieniądze.
Na początku znów przypomnienie podstawowych wiadomości, całe ćwiczenie, które polega na dopasowaniu pojęć do definicji macie w scenariuszu. Jest też w materiale dla seniorów. Potem proponujemy wyświetlić fragment, albo jeżeli uczestników to zainteresuje, dłuższy fragment, dwie albo trzy części filmu Śladami Złotego. I bardzo, bardzo zachęcam do zapoznania się przez uczestników z nową stroną Narodowego Banku Polskiego Poznaj NBP. Potem, tak jak powiedziałam, możemy wyświetlić fragment filmu. Po dyskusji w zespołach możemy odpowiadać na pytania dotyczące roli Narodowego Banku Polskiego. Tak wygląda właśnie ta strona Poznaj NBP. Myślę, że zainteresuje uczestników działalność emisyjna. Teraz wiecie, że już nowy banknot 200-złotowy z nowymi zabezpieczeniami jest wprowadzony. Można o tym porozmawiać. I tutaj pytania do filmu edukacyjnego dotyczącego historii pieniądza, historii bankowości. Zastanawiamy się, to ten film, który bardzo już propagujemy od kilku lat, bardzo interesujący, bardzo tak atrakcyjnie wykonany, też proponuję je obejrzeć. I od zadania numer 7 zaczynają się bardzo trudne ćwiczenia dotyczące polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Proponuję, aby te zadania kolejne były prowadzone przez Was w miarę po prostu możliwości i potrzeb Waszej grupy. Czyli przeprowadzacie te ćwiczenia, jeżeli uznacie to za stosowne, jeżeli grupa sobie radzi. Tu jest taka bardzo w sumie fajna, ciekawa prezentacja dotycząca pieniądza i polityki pieniężnej. Można ją odtworzyć, ponieważ niektóre zagadnienia pojawiają się potem w teście, na przykład luka popytowa. Tak jak powiedziałam wcześniej, zadania te 7, 8, 9 to są zadania o wysokim stopniu trudności. Do Was należy decyzja o tym, czy będziecie je prowadzić, czy nie. I na zakończenie test online, ponieważ jest trudny, proponuję wykonać go wspólnie z całą grupą. I mniej więcej to wszystko, co chciałam powiedzieć. Wiem, że zajęłam bardzo dużo czasu, ale też tylko pobieżnie dotknęłam paru zagadnień, więc będziemy się starać dać Wam jeszcze taki dodatkowy materiał, który będzie Was wspierał w trakcie przygotowania do spotkań. I bardzo zachęcam do telefonowania do mnie, do zadawania mi różnych pytań w trakcie moich konsultacji. Ja będę starała się na te wszystkie pytania, zarówno merytoryczne, jak i metodyczne, odpowiadać. W marcu mam co najmniej 8 godzin konsultacji, właściwie od 1 do 14 marca prawie codziennie, ale też w kwietniu postaram się takie konsultacje prowadzić, więc naprawdę zachęcam, żeby pytać o wszystko, żebyście czuli się tacy bardziej pewni siebie w trakcie prowadzenia tych spotkań, w trakcie przygotowania. Na razie bardzo dziękuję. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania do mnie, to postaram się odpowiedzieć. Tak. No więc jeśli są jakieś pytania, to bardzo prosimy się wypowiedzieć teraz na czacie i jeszcze mamy 10 minut na to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Widzę tutaj, że Węgorzewo już wątpliwości chyba nie ma, No, tak? nie wiem. Napisało. Pani Marianna też napisała. No tak, dziękuję za tę opinię. Ja chciałabym, żebyście czuli się po prostu bardziej pewni, bo rozumiem, że ten duży zakres materiału merytorycznego, ekonomicznego, duży zasób, nie wiem, słownictwa, pojęć, to może troszeczkę przytłaczać, szczególnie w sytuacji, kiedy nie ma gotowego kursu e-learningowego. Ale proszę naprawdę się tym nie przejmować, dlatego że to wy decydujecie, jaki zakres materiału będziecie proponować waszym uczestnikom. Pierwszy scenariusz, pierwsze spotkanie, w trakcie którego ich poznacie bliżej, już daje nam różne możliwości jakby rozpoznania,
tych potrzeb naszych uczestników i możliwości. Bo tam starałam się bardziej szczegółowo omówić ten pierwszy scenariusz, żebyście zobaczyli, że macie bardzo wiele narzędzi, które pomogą Wam w prowadzeniu tego spotkania. Czyli staramy się, aby jak najwięcej, aby jak najbardziej aktywni byli nasi uczestnicy. Proponujemy im stronę internetową, proponujemy im samodzielne lub w grupach czy parach wyszukiwanie różnych ciekawych informacji na proponowanych stronach takich internetowych i proponujemy im różne ćwiczenia, nie wiem, case, przykłady. Część z nich jest opisana przecież w materiale dla seniorów, tak aby oni w trakcie naszego spotkania byli jak najbardziej aktywni. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli są jakieś trudne zagadnienia teoretyczne, staramy się bardzo, aby nie robić wykładu, żeby wspólnie z uczestnikami czytać te informacje po prostu z ekranu. Bo na przykład zobaczycie już w trakcie pierwszego spotkania, jest taki duży materiał dotyczący praw konsumenckich z wyliczonymi no, kilkunastoma punktami dotyczącymi tego, jakie są obowiązki sprzedawcy w internecie. I tak nie ma sensu jakby uczyć się tego na pamięć. Trzeba po prostu to sobie sprytnie zaprezentować, omówić, zapytać, co najbardziej interesuje i tak jak powiedziałam, starać się, aby uczestnicy byli jak najbardziej aktywni przy komputerze w trakcie naszych spotkań. Ale też możecie proponować całej grupie, bo grupy są przecież różne, aby wspólnie z, nie wiem, osobą prowadzącą poznawały zasoby strony. To zobaczycie, jak na ile taki tryb pracy odpowiada waszym uczestnikom. Zawsze potem można w trakcie drugiego czy kolejnego spotkania trochę sobie zmodyfikować przebieg zajęć. Zachęcam do kontaktu ze mną, ale też z innymi trenerami i innymi osobami, które będą prowadziły konsultacje. Chodzi o to, żebyście nie zostali sami, żebyście byli świadomi tego, że macie w nas naprawdę wsparcie. Także życzę powodzenia. Proszę jeszcze o jakieś pytanie. Jeżeli jakieś pytania tutaj na tym etapie się pojawią, to bardzo proszę o zadawanie. Tutaj pojawiło się pytanie o test końcowy, czyli taką ankietę ewaluacyjną dla kursu zaawansowanego i myśmy jej jeszcze nie udostępnili. W najbliższych dniach się pojawi, jeszcze na pewno przed końcem lutego. Będzie również ankietą Google i to będzie też oczywiście taki dodatkowy zasób zewnętrzny. Poinformujemy o tym na Labibie i będzie tam przekazany Wam link. Tu widzę pytanie, jak długo powinno trwać spotkanie jednego modułu. Myślę, że to mają być spotkania właśnie 3-godzinne, tak? Maksymalnie 3 godziny, ale wiadomo, że trudno jest wytrzymać 3 godziny przy komputerze non-stop przeglądając strony internetowe. Dlatego w trakcie spotkania macie propozycje różnych tematów do dyskusji, różnych ćwiczeń aktywizujących, nie wiem, wypisywanie pewnych zagadnień, problemów na flipchartcie, tak aby uczestnicy byli jak najbardziej no, zaktywizowani również w ten sposób. Także nie wiem, no 3 godziny to jest maksymalna, moim zdaniem, maksymalny czas trwania spotkania, ale może to i za długo dla niektórych osób. Na pewno i przerwa, i jakiś poczęstunek, i dyskusja powinna tutaj wchodzić w skład tego spotkania. Ja jeszcze może odniosę się do pytania o ten test końcowy, bo być może jakby to jest pytanie o dwie rzeczy w zasadzie. Ja mówiłam przed chwilą o ankiecie ewaluacyjnej, która będzie na zakończenie kursu zaawansowanego. I ją udostępnimy niedługo, za parę dni. Natomiast nie ma po kursie zaawansowanym jakiegoś zbiorczego testu merytorycznego dla uczestników. Powiedzmy, to nie jest, macie testy wiedzy. Po każdym module
Uczestnicy na koniec spotkania powinny rozwiązać test wiedzy i te testy wiedzy znajdują się w, linki do nich macie w instrukcji organizacji testów wiedzy. Tak, to tak wygląda. Ona jest na Biblii wraz z innymi materiałami dla bibliotekarzy. I tutaj w tej instrukcji znajdują się linki. I na koniec każdego spotkania jest test wiedzy dotyczący danego modułu dla uczestników. Natomiast po ostatnim spotkaniu jest już tylko ankieta ewaluacyjna, którą udostępnimy Wam w Google. Nie ma jakby zbiorczego testu z wiadomości na temat całego kursu zaawansowanego na koniec. Mam wrażenie, że tego dotyczyło również pytanie uczestniczki Anka. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Jak mam sprawdzić, czy wszyscy uczestnicy wypełnili nam testy czy ankietę? To jest tak. Testy wiedzy, które kończą poszczególne moduły, to są testy, w których uczestnicy wpisują numer teryt, natomiast nie podają swoich imion i nazwisk. W związku z tym, jeżeli jesteście ciekawi, czy wszyscy uczestnicy waszego kursu wypełnili taką ankietę, to możemy wam przekazać informację, ile takich ankiet do nas dotarło. Natomiast nie przekażemy wam dokładnie informacji, kto wypełnił, a kto nie wypełnił, bo takich informacji po prostu nie mamy. Tak, dlatego że na podstawie informacji o tym, ile osób wypełniało testy wiedzy, jak również o tym, ile osób wypełniło ankietę ewaluacyjną na koniec kursu zaawansowanego, mamy informację, ile, czy zrealizowaliście jakby swój plan i swoje deklaracje w każdej bibliotece. Tak? Także z tego rzeczywiście was rozliczamy, ile osób uczestniczyło w kursie. Natomiast dane osobowe są zbierane wyłącznie w jednej ankiecie dotyczącej ewaluacji i tylko tam uczestnicy wpisują swoje dane personalne, imię i nazwisko w ankiecie, w której pozyskujemy informacje do ewaluacji na początku kursu, zazwyczaj na spotkaniu organizacyjnym. Jest za 2 minuty godzina 11, więc myślę, że powoli kończymy już nasze webinarium. Natomiast jeszcze raz chciałabym wam przypomnieć o portalu Labib i specjalnym forum, które jest tam dla was stworzone. To jest również takie forum, gdzie zachęcamy was do dzielenia się różnymi informacjami zrealizowanych przez was kursów. To mogą być takie informacje, które pomogą innym realizować ten sam kurs, bądź po prostu jakby jest to również taka przestrzeń do konsultowania różnych wyzwań czy problemów, które się pojawiają. Na to forum zaglądają również trenerzy i opiekunowie, w związku z tym to jest również taka przestrzeń do tego, żeby się z nimi kontaktować. Tutaj jest pytanie o ankiety ewaluacyjne. Otóż ankiety ewaluacyjne to będą przedmiotem badania przeprowadzonego przez ewaluatorów i wyniki ewaluacji projektu udostępnimy, kiedy raport będzie gotowy, to będzie pod koniec, na koniec realizacji projektu. Natomiast myślę, że nie będziemy udostępniać jakby wyników z każdej biblioteki, tak, poszczególnych ankiet. Tym bardziej, że nie, jakby są tutaj one anonimowe, więc będziemy mieli na koniec projektu raport, który będzie mówił, w jaki sposób ta grupa osób się wypowiadała i będą wnioski takie dotyczące całej grupy tych 2000 uczestników kursu, znaczy w podziale też na kurs zaawansowany i kurs podstawowy. Bardzo dziękujemy za obecność tutaj dzisiaj z nami i zachęcamy raz jeszcze do zadawania pytań, czy przez forum Labib, czy przez maila Edukacja Ekonomiczna. Możecie również oczywiście, jak najbardziej polecamy, kontaktować się z Krysią i innymi konsultantami, którzy prowadzą swoje konsultacje przez cały czas realizacji waszych spotkań do końca maja.
A jeżeli robicie zdjęcia, realizując wasz kurs, to też aby tymi zdjęciami się z nami podzielić. Relacje możemy umieszczać na stronie o finansach w bibliotece i w ten sposób dzielić się ze światem naszymi doświadczeniami. Jak najbardziej. Ja również bardzo dziękuję bibliotekarkom i bibliotekarzom za udział. Przepraszam za te różne takie niedoróbki w trakcie mojej prezentacji, ale też bardzo proszę o zwracanie się do mnie i innych konsultantów i trenerów z pytaniami merytorycznymi i metodycznymi. Pamiętajcie o wsparciu, którego wam będziemy cały czas udzielać. Dziękujemy bardzo raz jeszcze i Żegnamy się. żegnamy. Do widzenia. Dziękujemy.